Lingua franca. Językiem uniwersalnym współczesnego świata jest język angielski. Język epoki globalnego biznesu, kultury, rozrywki, internetu, wreszcie nauki. Jednym z wiodących ośrodków studiów anglistycznych jest Poznań. Korzenie studiów anglistycznych w naszym mieście sięgają już 1903 roku i Pruskiej Akademii Królewskiej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości oznaczało rozwój nauczania języka Szekspira. Na Polskim Uniwersytecie bardzo szybko rektor i senat podjęli decyzję o powołaniu katedry anglistyki już w 1919 roku. Od 1921 roku na Uniwersytecie Poznańskim zakładem filologii angielskiej kierował profesor Bernard Massey. Massey był nie tylko anglistą z Oksfordu, ale również studiował klasykę w Niemczech, filologię klasyczną, studiował kulturę antyczną w Rzymie. Bardzo dobrze nauczył się polskiego, przetłumaczył ogniem i mieczem na angielski, więc to świadczy o jego kompetencji. Massey wybrał to po prostu ze względu na żonę, sentyment do Polski i sentyment do początków państwa polskiego. Po wojnie kontynuowano tradycję jego szkoły, jednak niesprzyjający klimat polityczny spowodował wydalenie profesora Masseya z kraju i kryzys nauczania języka angielskiego, języka imperialistycznego Zachodu, aż do połowy lat 60. W 1965 roku do Poznania przybywa młody docent, profesor Jacek Fisiak i zaczyna budować na tych podwalinach zastanych, zaczyna budować Instytut Filologii Angielskiej Szkoły Poznańskiej Anglistyki, gromadzi wspaniały zespół, gromadzi zasoby biblioteczne, ponad 100 tysięcy tomów, które tutaj mamy. No ja się nie zastanawiałem, wziąłem Poznań na zasadzie tam, gdzie się jest Jasiem, tam się Janem nie będzie. W Warszawie studiowałem, w Łodzi byłem asystentem, a tu byłem zupełnie osobą nową z zewnątrz, przychodzącą z odpowiednim stopniem naukowym i kwalifikacjami. W 1966 roku przyjęliśmy 48 studentów, no i potem to zaczęło iść się toczyć jak lawina. Przychodzili ludzie, British Council od razu dało nam wykładowcę brytyjskiego, Amerykanie następny rok wykładowcę amerykańskiego, stypendia amerykańskie i stypendia British Council. Mieliśmy ogromne wsparcie i dzięki temu wysłaliśmy całą masę ludzi na stypendium Fulbrighta do Stanów, gdzie pisali doktoraty, habilitacje i szybko awansowali. Było trudno, trzeba było przekonywać władze, które nie zawsze łaskawym okiem patrzyły na to, co zachodnioeuropejskie, ale już tak od czasów Gierka to była przepustka, zielone światło, nie było żadnych problemów. Tylko iść do przodu, byleby mieć pieniądze. 1972, Waszyngton. Podpisujemy umowę między bezpośrednio Instytutem Anglistyki UAM a Centrum Lingwistyki Stosowanej w Waszyngtonie. 750 tysięcy dolarów na 5 lat, przyznane przez Fundację Forda i aprobowane przez Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego. Moja zasada była taka, że jeśli studenci nie mogą pojechać do Anglii, Ameryki, to Anglia i Ameryka musi do nich przyjechać. I to się udało zrealizować. Dziś świat stoi przed studentami anglistyki otworem, z czego ci skwapliwie korzystają, biorąc udział w międzynarodowych konferencjach, wyjeżdżając na stypendia, na przykład w ramach programu Socrates Erasmus. Ja chcę podkreślić jedną rzecz. Nasi studenci bardzo dobrze wypadają na tych wyjazdach, co świadczy o jakości naszego kształcenia. Inne są troszeczkę przedmioty, kultura nauczania, no wszystko oni się świetnie tam odnajdują. Podpisywałem już setki tak zwanych kart ekwiwalencji, na których widnieją oceny, jakie oni uzyskali na tamtych zagranicznych uczelniach i są to na ogół oceny dobre i bardzo dobre. Obecnie poznańska anglistyka ma przeszło 1400 studentów oraz ponad 200 pracowników i doktorów. Od 2005 roku Instytut Filologii Angielskiej na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi profesor Katarzyna Dziubalska-Kołaczyk. W bieżącym roku pod jej kierownictwem Instytut zyskał nową rangę. Senat Uniwersytetu zdecydował o utworzeniu 15 wydziału, Wydziału Anglistyki. Dla nas jako jednostki oznacza to większą samodzielność na naszej uczelni, a zatem podległość tylko pod rektora i senat. Oznacza, że możemy wypracować własną strategię działania, wpisującą się w strategię UAM. Mamy szansę na to, żeby przy jednej z kolejnych parametryzacji występować nawet o status jednostki tej z najwyższej półki, A+. Dla kandydata i dla studenta oznacza to większy komfort obsługi w dziekanatach, ponieważ obsługiwani przez nasze dziekanaty anglistyczne będą tylko studenci anglistyki. Oznacza to, że dziekan i prodziekani są anglistami, a więc większe zrozumienie potrzeb spraw anglistycznych studenta. Nagrody, stypendia są na wydziale, a zatem nasz student nie
musi konkurować już z 3,5 tysiącem studentów innych filologii. Trzeba zaznaczyć, że studenci anglistyki nie uczą się mówić po angielsku. Tego wymaga się już od kandydatów. W trakcie studiów doskonalą oni swoje umiejętności tak, by móc nauczać innych, dokonywać specjalistycznych tłumaczeń, czy też prowadzić badania nad historią, strukturą i rozwojem języka angielskiego w laboratoriach na miarę XXI wieku. Jesteśmy w Interdyscyplinarnym Centrum Przetwarzania Mowy i Języka, które powstało w 2006 roku z inicjatywy pani profesor Dziubalskiej-Kołaczyk. Zajmujemy się tutaj pobieraniem próbek głosu, które następnie poddajemy różnego rodzaju eksperymentom. Co to jest język? Jaką ma strukturę? Jak uczy się języka dziecko? Jak uczy się języka dorosły? Gdzie język mieści się w mózgu? Dlaczego tak się stało, że angielski został lingua franca? Dlaczego ludzie w ogóle zaczęli mówić? Aby to narzędzie badać, język należy opanować do stopnia prawie perfekcyjnego. Oprócz studiów nad językiem angielskim, na poznańskim wydziale można także studiować języki celtyckie, język niderlandzki oraz Afrikaans. Hi, welcome to the Faculty of English. My name is Mariana Waters Subkowiak and I'm from the United States. Welcome to the Faculty of English. My name's Chris Wyatt and I'm from Manchester in England. I teach speaking and writing. Hallo, ik ben Joost Sterks, ik kom uit België en ik geef praktisch Nederlands en culturele studies. The second one is too cold. Dajemy studentom do wyboru albo wymowę szeroko pojętą brytyjską, albo szeroko pojętą amerykańską. Tu mówimy o podstawowych standardach tych wymów, naturalnie, ponieważ dialektów języka angielskiego są setki, ale jakiegoś wyboru trzeba dokonać. Jeśli chodzi o tłumaczenie i kształcenie tłumaczy, współpracujemy również z Wydziałem Neofilologii w ramach takich łącznych studiów międzywydziałowych już teraz, gdzie kształcimy tłumaczy zarówno konferencyjnych, jak i tych, którzy się specjalizują w tłumaczeniu pisemnym. Mamy długą tradycję kształcenia nauczycieli języka angielskiego, która jeszcze w tej chwili ulegnie wzmocnieniu poprzez przejęcie angielskiej części Kolegium Języków Obcych. Także będziemy bardzo mocno stawiać znów na nauczyciela. Absolwenci filologii angielskiej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu znajdują zatrudnienie nie tylko w tradycyjnych filologicznych zawodach. Ich umiejętności doceniane są przez międzynarodowe instytucje i biznes. Pozwalają swobodnie poruszać się we współczesnym świecie. Chcielibyśmy, aby nasi studenci posiedli takie właśnie jakieś umiejętności, które pomogą im znaleźć się, odnaleźć na rynku pracy albo to, co obecnie się wymaga w Europie, przynajmniej jeśli nie na świecie, czyli stworzenia sobie miejsca pracy po skończeniu studiów. Absolwent filologii angielskiej czy absolwent wydziału anglistyki w tej chwili, to szerzej należy rozumieć, bo to może być niderlandysta na przykład, czy celtolog, jest bardzo otwarty. Także przygotowany jest przy swojej bazowej edukacji, przygotowany jest do dalszego kształcenia. Język przecież jest strasznie fascynującym zjawiskiem, bo się ciągle zmienia i rozwija. A wraz z nim rozwija się przecież kultura, w której on funkcjonuje i zmienia. Nasi studenci są tego jak najbardziej świadomi. To jest szalenie cenne. Poradziliśmy sobie oczywiście, co widać dzisiaj, powstaje ten wydział. Wydział jest elementem w skali światowej. O skali działania niech zaświadczą liczby. Od lat 70. ubiegłego wieku poznańska anglistyka zorganizowała przeszło 60 międzynarodowych konferencji i kongresów. Stale współpracuje z uniwersytetami w Austrii, Niemczech, Norwegii oraz USA. Wypromowano 121 doktorów. Przyznano 8 tytułów doktora honoris causa. Cyklicznie wydawanych jest 5 czasopism o zasięgu międzynarodowym. Łącznie pracownicy opublikowali ponad 1300 pozycji, zaś biblioteka wydziału liczy ponad 100 tysięcy pozycji. Utworzenie nowego wydziału anglistyki niesie ze sobą taką oto szansę, że studia nad literaturą, językiem i kulturą krajów angielskiego obszaru językowego osiągną nowy poziom. Na pewno możemy powiedzieć, że jesteśmy największym ośrodkiem, samodzielnym ośrodkiem studiów anglistycznych na świecie. Zachęcam do studiowania na Wydziale Anglistyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.